Dzisiaj nie pracujemy o 7, nie kończymy o 15, tylko to się przesuwa dłużej. Dzisiaj również chociażby informatyzacja wkroczyła dawno już przebojem wiele dziedzin życia. Te zmiany czasu powodują koszty. Transport publiczny się również zmienił. Mamy go dzisiaj na co dzień znacznie więcej niż wtedy. Dwukrotnie zmiany czasu powodują straszne utrudnienia organizacyjne, ale też przede wszystkim koszty. Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 krajach na całym świecie. Obowiązuje we wszystkich krajach europejskich z wyjątkiem Islandii i Białorusi. W tym roku tradycyjnie czas zimowy będzie obowiązywał od ostatniej niedzieli października. Zegarki z czasu letniego musimy przestawić w nocy z 28 na 29 października. Przesuwamy je do tyłu, z godziny 3 na godzinę 2. Jeśli Sejm przychyli się do projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego, to od 1 października 2018 roku w Polsce przez cały rok obowiązywałby czas letni. Wszystko teraz zależy od opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które ma odpowiedzieć na pytanie, czy ten pomysł jest zgodny z prawem unijnym, które zostało uchwalone w 2001 roku, a bezterminowo reguluje obowiązujące zmiany czasu na letni i zimowy.